Cześć, tutaj Fałty, witam Was w nowym odcinku z serii Droga na Szczyt i dzisiaj podsumujemy sobie tutaj konto Cordelier po 1000 bitew, a dokładnie po 1002 bitwach. Miało tego podsumowania zupełnie nie być, bo już jestem bardzo, bardzo blisko odblokowania dyszki, ale jednak będę potrzebował jeszcze tych 20 bitew około na to, żeby 110 wreszcie odblokować i ją kupić, natomiast warto zrobić to podsumowanie jednak, bo tych bitew jest jeszcze, tak jak mówię, około 20 do rozegrania. Zobaczam, 150 tysięcy XP wbite, a do 110 brakuje mi 22 tysiące w tym momencie, więc zobaczmy sobie, jaki mam tutaj średni XP na M103. Doświadczenie, średni wynik 800-750, ale muszę pamiętać o tym, że w większości grałem bez konta premium. Natomiast to konto premium mam w tym momencie na jeden dzień, bo miałem jeszcze jeden zachomikowany kod z Alienware'a i sobie ten kod użyłem i dzisiaj po prostu postaram się wbić tę 110, więc tego expa powinno być trochę więcej, jednak na bitwę około 1000 expa myślę, że uda mi się wbić w jedną bitwę, więc średnio, więc to będzie 20 kilka bitew do odblokowania te 110. Po tych 1000 bitew moje widatio lekko spadło w porównaniu do tego, co było przy 900 bitwach. Bram było 62%, w tym momencie jest 60%. Tak samo również WN spadło troszkę. Jest cały czas ponad 2,5 tysiąca WN 8, natomiast ono ma tendencję spadkową i myślę, że bardzo, bardzo trudno będzie mi je utrzymać. Ja wiem, że już niedużo zostało niby do zakończenia tego całego eksperymentu, ale wydaje mi się, że nie uda mi się utrzymać powyżej 2500, chociaż tak naprawdę będę bardzo się starał, żeby tak się właśnie stało. W garażu oczywiście nic się nie zmieniło, oprócz tego, że przyrosło expa na M103. Jedyna fajna rzecz, która tutaj wskoczyła, to druga gwiazdka w końcu na lufie i zobaczymy sobie, ile mam procent wbite. 83,4%, czyli udało mi się przekroczyć te 85% magiczne, natomiast potem troszkę słabszy bitew spowodowało to, że znowu spadłem poniżej tego wyniku, ale dwie gwiazdki zostają na lufie, więc jestem z tego bardzo zadowolony, w szczególności, że nie mam tutaj odblokowanego najlepszego działa na tym czołgu i oczywiście nie strzelam z amunicji premium, więc tak wygląda sprawa z tym kątem. Tak jak powiedziałem jeszcze kiedyś, nie wiem jeszcze co będzie z nim po zakończeniu tego eksperymentu, to się dopiero okaże, natomiast jestem bardzo blisko i myślę, że dzisiaj już powinienem mieć 110 kupioną i wtedy T95E2 wskoczy na moje główne konto i będę mógł w końcu pośmigać. Bardzo dużo pracy kosztowała ta gra, bo zobaczcie, to jest aż 1000 bitew rozegrane, więc naprawdę bardzo dużo. Kiedy to się zaczęło? Chyba jakoś w grudniu, więc to jest pół roku gry i tak naprawdę bardzo, bardzo wiele mógłbym osiągnąć na swoim zwykłym koncie, grając te 1000 bitew, zwłaszcza, że nie mam na nie specjalnie czasu, natomiast myślę, że było warto i mam nadzieję, że T95E2 będzie tego warte, ale już nawet jeżeli ten 95E2 będzie taki sobie, to warto było zrobić chociaż ten eksperyment bez strzelania goldem, bez grania z premium, bez kupowania niczego, żeby zobaczyć, jakie wyniki można osiągnąć. Tak więc to są już bardzo, bardzo zbliżone wyniki do tego, co będzie na końcu, bo myślę, że 20 bitew dużo nie zmieni, natomiast martwię się jedynie o to, żeby na tym koncie udało się utrzymać ponad 2,5 tysiąca WN-ów. Byłbym z tego bardzo zadowolony, ale tak jak mówię, to może być dość ciężkie. Dobra, tyle w tym odcinku podsumowującym. Na pewno będzie naprawdę odcinek, gdzie będę wybijał 110, gdzie ją kupię, gdzie się pokaże te 95E2 w moim garażu, więc na to czekajcie. Myślę, że to powinno się pojawić zaraz w ten weekend albo w poniedziałek. Te odcinki powinny być na kanale, więc kończymy drogę na szczyt i będzie trzeba wrócić do gry na normalnym koncie. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się. Cześć!